Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerach testowych Wajew Kierenie pojawiły się nowe eventy, ale omówimy sobie jeden z nich tutaj głównie. Także każdy ma, powiedzmy, że swoje eventy, ale one są praktycznie łączone, więc jak tak szybko możemy wypróbować nowe postacie, możemy wymieniać nowe postacie, oferty, czyli można kupić na przecenie, co zresztą już widać, skała i woda uwolnione. To jest podróż cudów, zrobimy sobie osobno, obfite próby to obfite próby. My zajmiemy się galaretą Vesperii. To jest coś nowego, bo nigdy chyba w przypadku postaci międzywymiarowych nie było tego obrazka do kolorowania. A przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że pamięć mnie zawodzi. W każdym razie, jeżeli chodzi o nagrody, to mamy tutaj 10 zwykłych zwojów, nie 8. Jak w przypadku postaci przebudzonych, tam dostajemy chyba 8 zwojów frakcyjnych, tak mi się wydaje. No i 6 skrzynek, doświadczenie, złoto, esencja, 1000 diamentów. Za obejrzenie filmiku 10 kart astrologa i tutaj w sumie coś jakby tajemnica, pyszna godzina, event limitowany, nie wiem dokładnie, o co tutaj chodzi, zobaczymy po 7 dniach, bo tutaj w troszkę inny sposób będziemy zdobywali pędzelki, tym razem do malowania. Po kliknięciu zdobądź zasoby zobaczymy coś takiego, no i po prostu dostajemy ze skrzyni dziennych misji za 100 punktów aktywności pędzel międzywymiarowy, tym pędzlem nasączonym barwami próżni. Można tworzyć pergaminy międzywymiarowe. Po zakończeniu wydarzenia przedmiot zostanie usunięty. No czyli łącznie zajmie nam to 7 dni, jakby nie patrzeć, bo mamy 7 fragmentów do pomalowania. Więc po 7 dniach można to pokolorować w całości, zdobyć wszystkie nagrody. No i wtedy zobaczymy, co to jest ta pyszna godzina, ten event limitowany. Może coś fajnego. Także to by było na tyle. To jest krótki filmik, bo tutaj nie ma nic więcej do dodania. Tak naprawdę bardzo prosta mechanika. Wchodzicie, robicie zadania dzienne, 100 punktów aktywności, odbieracie pędzel, malujecie i tyle. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę wam miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.